Kamera, akcja. Akcja. Czekaj. Kamera, akcja. Ty, ale ty brzydki. A? Podobny do ciebie. Taki sam morus. Taki sam morus. Proszę bardzo, Piotrze, opowiadaj. Co się wydarzyło? Zacznijmy od końca, bo to najciekawsze. Co się działo dzisiaj w nocy? Dzisiaj w nocy prawie zabrało nam namiot. Wyrwało podłogę. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profane. Po wielu trudach w końcu udało nam się echosondę skonfigurować. Pomogło przywrócenie do ustawień fabrycznych, bo mieliśmy kłopot z tym, żeby pojawiły się jednostki metryczne, mimo że było zaznaczone metric values w ustawieniach i wszystko było pozmieniane na kilometry, na Celsjusza, mimo to pokazywało stopy, w skrócie feet, ft znaczy się, i głębokość nie była w ogóle pokazywana, wyrażana w wartości. Była pokazywana charakterystyka, no ale nie była pokazywana wartość. Także jakby ktoś miał kiedyś problemy z echosondą, to w swoim Lowrance'ie też miałem ten sam przypadek, że musiałem przywrócić do ustawień fabrycznych i dopiero wtedy zaskoczyło. W każdym razie aż się zdziwiłem, dlatego że wczoraj temperatura na mojej echosondzie pokazywała 6,8 stopnia Celsjusza, dzisiaj u Piotra pokazuje 7,3. No i sobie przypomniałem, że mam taki oto basenowy termometr do wody. No i chcę zmierzyć, jaka jest temperatura przy dnie. Ale muszę właśnie sobie żyłkę wyciągnąć, żeby to... O ja. Wiecie co to jest? Wiecie co to jest? To jest... Mam nadzieję, że to się zmieni, ale aktualnie to jest tylko pamiątka po moich wędkach. Mam nadzieję, że się to zmieni, bo wciąż wierzę w to, że się znajdą. Zapasowe szpule z plecionką. Zapomniałem w ogóle, że tu są. Ej. No dobra, w każdym razie potrzebujemy żyłki, żeby spuścić termometr na dno. Zaraz wam powiem, jaka jest temperatura. Taki oto zestaw wrzucamy. Zostawiamy tu szpulkę i wrócimy tam za 5 minut. Zobaczymy, jaka będzie temperatura wody. Ile obstawiasz? 5,5 stopnia przy dnie. No zobaczymy. Mi się wydaje, że będzie cieplejsza, że będzie gdzieś z 6,5. No, zaraz zobaczymy, jak to jest mądrzejsze. 2 hours later. A weź zanim ten, ściągnij termometr. Ty co, mam go ściągać stąd? No nie wiem, możesz sobie tam wejść, no tylko że położyłem tą żółkę, żeby nie wpadła do wody. Jest ryba? Kurwa twoja mać, no! No czego się drze? No jest. Po to, że żółkę łapał. A za co mnie łapał? Za kutasa się kurwa miałeś złapać. Walczy? Ja bym się nie zdziwił, jakby szczupak tak tu teraz. Pff, w termometr. W termometr. Nowa przynęta na szczupaki. Termometr basenowy. Ile obstawiasz? Ty mówiłeś? 5? 5,5? Ja obstawiałem 6. Więc proszę pana. Ha, ha. 8! 8. Co? Piotrek? 8. Niby ciepła. 8 stopni, woda przy dnie, jeszcze cieplejsza niż przy powierzchni. No to ma racjonalne wytłumaczenie, dlatego że wieje wiatr od kilku dni, który po prostu tę wodę z powierzchni ochładza, ale 8 stopni mamy w marcu, gdzie jeszcze 2 tygodnie temu? 3? Był lód? Był lód i tak szybko woda zdążyła się nagrzeć. Mówią, że od 8 już amury biorą, tak? To trzeba więcej sypać. Dobra, mamy jakichś gości. Okej, hold on, włącz na chwilę. Spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Zaraz ci powiem. Zobaczcie, ściągnięty zestaw po pierwszej nocy. Jaka piękna, dorodna ochoteczka. Na nią będziemy wędkowali. Ale właśnie ty, kurczę, ja miałem kiedyś od, co ty zakładaliśmy wtedy sztuczne na płocie, no. I zostawiłem w domu. Jakbym wiedział, to bym dzisiaj założył pęczyk na ringa. Piękna ochoteczka. Ringa, co możesz założyć. Długo cię znajdę? To był zestaw KD-Rig z Loftersem. No ale nie przyniósł rezultatów, zresztą jak żaden. No się ma albo się nie ma. Jesteśmy w trakcie przewożenia zestawów przed drugą nocą. Siedzimy do jutra, także tylko raz przewoziliśmy. Tak jak wspomniałem wcześniej, nic się nie działo. Ja tutaj cały czas obserwuję echosondę, tak z ciekawości, jak z wami rozmawiam. Więc sorry, że nie patrzymy sobie w oczy. W każdym razie, tak jak wspomniałem wcześniej, nic się tej nocy nie wydarzyło. Zmieniliśmy tylko przynęty na hakach. Zmniejszyłem nieco przynętę, bo założyłem taką 14 mm kulkę pop-upa na tym KD-Rigu i takiego samego pop-upa rozmiarowo na blowbacku, na long-shanku. Temperatura wody przy powierzchni 7 stopni, 7,2 dokładnie, o tutaj 7,3. Ale co najśmieszniejsze jest to, że pod powierzchnią jest jeszcze cieplejsza, także... O, wypłoszyłem kaczki. No właśnie tam mam zamiar położyć zestaw, przy samiutkiej wyspie. Nie będę was zanudzał, skoro nic się nie dzieje. Odezwę się, jak tylko będę miał coś ciekawego do przekazania. Oh, you think you wanna start shit? I ain't even from this world, just call me Martian. I could kick you down a hole just like a Spartan. Fuck with me and you will never be pardoned. push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you're prepared in the head. Think this shit through or just wing it instead. I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fuck and fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes our work to make... 9 marca, zerknijcie na to. O tej porze roku jeszcze nigdy nie widziałem burzy. I ain't even from this world, just call me Martian. I could kick you down a hole just like a Spartan. Fuck with me and you will never be pardoned. Yeah, oh you think you wanna start. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale w mojej opinii pierwsza burza w roku zawsze oznaczała już właściwe rozpoczęcie się sezonu karpiowego. Widzicie to? Się zaraz do wody wpadnę. Mówią, że przez kolejne 3 dni od poniedziałku ma przyjść ochłodzenie, ale ostatecznie ten widok za moimi plecami oznacza, że zaczynamy sezon na dobre. Po takiej pogodzie już raczej śniegu i mrozu nie można się spodziewać. Podziwiajcie. From this world, just call me Martian. I could kick you down a hole just like a Spartan. Fuck with me and you will never be pardoned. Yeah. Oh, you think you wanna start shit? I ain't even from this world, just call me Martian. Którą mamy godzinę? 23:23. Wydaje mi się, że to było branie. Nie no, kręciło się ze szpuli, także było branie, ale niestety skończyło się na tym, że nic nie zostało wyholowane do brzegu. No jeszcze przy takich warunkach atmosferycznych nie miałem przyjemności holować 100 km na godzinę. Wiatr wieje, ale to nic. Zaraz wywożę zestaw, także... Nie no, niestety, ale zestaw będzie musiał poczekać. Za jakieś 2-3 godziny może jak się przebudzę w nocy, to jeszcze raz wywiozę, bo... No, jakoś nie chce mi się tak na ponton wsiadać. Chyba że Piotrek wywieziesz mi. Dziękuję. Do widzenia. Kamera. Akcja. Akcja. Czekaj. Tarau. Kamera, akcja. Ty, ale ty brzydki jesteś. A? Podobno do ciebie. Taki sam morus. Taki sam morus. Proszę bardzo, Piotrze, opowiadaj. Co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Zacznijmy od końca, bo to najciekawsze. Co się działo dzisiaj w nocy? Dzisiaj w nocy prawie zabrało nam namiot. Wyrwało podłogę. O godzinie? 0:30, 0:20. Akcja była 5-minutowa. A godzinę wcześniej? A godzinę wcześniej branko. Było branie w pięknych okolicznościach przyrody. Sami zresztą widzieliście, co się działo. Następnie po braniu już zestawów nie wywoziliśmy. Tego jednego zestawu nie wywoziłem. I wróciliśmy do namiotu, żeby sobie pospać. No ale niestety pogoda, jak sami dobrze wiecie, jaka tego dnia panowała. Bo wielu wędkarzy pisało na mediach społecznościowych, że wraca do domu. Natomiast nie my. Nie my. My nie jesteśmy z pierwszej łapanki, nie jesteśmy tacy miętcy. Jak przychodzi alert RCB, to mamy to w nosie. No ale dostaliśmy szkołę, że na kretowisku się nie rozkłada, na miękkim terenie się nie rozkłada. A jak już to się ma szpilki odpowiednie. No, a jak coś, to trzeba się wcześniej odpowiednio do tego przygotować. No i na pewno po tej zasiadce trzeba będzie zainwestować w odpowiedni sprzęt do przyszpilania namiotu. Bo jedna spinka w wodzie, a druga spinka na brzegu. Namiot podniosło nam razem ze stołem. Jak akordeon chciał się złożyć. Piotrek trzymał, a ja wokół biegałem i używałem do tego podpórek. Od parasola i zapasowych podpórek pod wędki, żeby wykorzystać ich długość i grubość i przymocować ten namiot na stałe. No Royal jednak jest dobrym namiotem, tylko gdybyśmy się rozłożyli kawałeczek dalej, na twardej tutaj ubitej takiej powierzchni na wierzchni, ale chcieliśmy zostawić przejazd, tacy jesteśmy dobrzy, społeczni i po prostu no wyszło jak wyszło. Ale już później z każdą minutą wiatr słabł, także w momencie, kiedy chciało nam ten namiot zabrać z nami do wody, to była ostatni podmuch, ostatnie podrygi tej całej wichury. Niemniej jednak jesteśmy pozytywnie zaskoczeni warunkami na wodzie, samej wody to dotyczy, dlatego że ku naszemu zaskoczeniu temperatura wody miała 7,3 przy powierzchni, a przy dnie 8 stopni. Także wyobraźcie sobie, że dzisiaj mamy już 10, a byliśmy od 8 marca nad wodą. Już takie warunki można zastać na niektórych jeziorach. Także to już są temperatury, z których dobrze wiecie, można wyciągać śmiało ryby. Co prawdopodobnie też o czym może świadczyć, to jedno branie, niestety, ale spięte. Więc sezon na dobre się rozpoczyna. Tylko kiedy jest Armagedon, to tylko warunki atmosferyczne nie lepiej się dobrze przygotować albo jednak zostać w domu. No to tyle. Następnym razem widzimy się nad wodą, mam nadzieję, że już z rybami. Slapas. Slapas. Ciągnę takiego lina z 1,5 kg i w tego lina szczupak uderzył. A ten szczupak to miał z 1,20 m. Tak, wyskoczył świecek, kurde, ja cię. Wyciągnąłeś go oczywiście. Gdzie tam? Wypluł tego. Masz to nagrane? Jak nie masz tego nagranego, to się nie wydarzyło. A tak, Facebooka nie mam, nie żyje. No life. No. Szczęśliwy człowiekiem. Ja nie mam tego Facebooka i nie wiem, co się dzieje. No. Nie istnieje, człowieku. Ciebie tu nie ma. No, długo jeszcze? Już się branzlował z tymi talerzami? A chyba sobie pomyliłem. No. Kurwa, zaraz się klapnę. A złopcie. W ryj. Można? Zajebać? W ryj dać mogę dać. Albo skopa w jaja. Też nie można? A to kurwa co wolno, jak nic nie wolno?